Witam w kolejnym filmiku. Jestem Meltańczykiem z kolekcji The Dog. I dzisiaj o mnie będzie filmik. Jak zobaczcie, jaki mam bardzo ładny kucyk z żółtą kokardką. Sonia, zazdrościsz mi? Ty nie możesz takiego mieć. Wcale ci nie zazdroszczę. Aha. No nic, Sonia chyba nie lubi kucyków. A tutaj mam bardzo ładny. Zapraszam do oglądania. Witam w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was przegląd magazynu z kolekcji The Dog numer 17 już i jest to Meltańczyk. Zaraz otworzę ten magazyn i do Was wrócę. Magazyn kosztuje 19,99 i jest to ten tom 17 o Meltańczyku. Dodatkiem oczywiście jest maskotka z kolekcji The Dog, tak jak zawsze, czyli Meltańczyk pluszowy, taki mały. I później dokładnie Wam pokażę tą maskotkę. Więc tą maskotkę Meltańczyka omówimy sobie na samym końcu. A teraz Wam pokażę sam magazyn. Tutaj widzicie taką kokardkę, ale o maskotce będzie później. Tu mamy spis treści. Taką obrożę. Bajeczny Meltańczyk. To jest do towarzystwa. Oraz mam pokazaną tą obruszkę, jaka jest teraz dodatkiem. Na kolejnych stronach mamy już opis rasy. Mamy opis rasy. I cały oczywiście wygląd, tutaj głowa, oczy, uszy, idealna wysokość, suczki, pieski, ogon. Tu mamy to wszystko. I teraz mamy Nie zawsze był śnieżno-biały, czyli też opis o jego chyba kolorze. Później mamy historię, już rasy i pielęgnację, więc też Wam to pokażę. Tutaj jest historia. Oraz jak pielęgnować te pieski. Na następnej stronie już siódmej mamy urodzone gwiazdy, taki artykuł. Dalszą część. Piękno godne uwielbienia. I tu też mamy o Meltańczykach opisane. Więc jeśli kogoś interesuje, to może sobie zatrzymać. Tutaj o hodowli. I nie wiem, czy teraz wszystko dobrze widzicie przez to słońce, bo dzisiaj jest taka pogoda, że przez chwilę jest bardziej pochmurna. Teraz wyszło takie słońce, że chyba ledwo co widać. Może zaraz mi to pokażę jakoś zbliżone. Tu mamy takie zdjęcie oraz kolejny jest taki artykuł klejnot księżniczki i tak mniej więcej Wam tylko pokażę ten artykuł, żeby już nie przedłużać filmiku. Lwy psy i lwie psy. Oraz już chyba ostatni artykuł.
I to był już ostatni artykuł, ponieważ tutaj mamy koniec tego magazynu. W części 18 będziemy mieli Beagle i w części 19 będzie Jomnik Długowłosy. Czyli część 19 to już przedostatnia całej kolekcji, tylko że z tego, co pisaliście mi w komentarzach, ma być przedłużenie tej kolekcji, więc będzie ona dłużej niż miało być. I teraz pokażę Wam tą maskotkę z tej kolekcji. Tutaj mam to pudełeczko i niestety mi się teraz trafiło z obrożą wszytą, także nie miałam wyboru, taka była w sklepie. Więc ta maskotka tak się prezentuje. Jest po prostu bardzo taka puchata, no bo maltańczyki mają długą sierść, jeśli ktoś im nie obcina. Aby się obcina w ten sposób, żeby nie aż tak dużo. I ta maskotka chyba jako pierwsza należy do kolekcji The Dog. Ma tutaj zrobiony taki kucyk. Przypiętą taką żółtą kokardkę. Taka oczka. Tak wygląda z przodu. Obruszka ma taką grafikę, ale tak jak mówię, moja jest wszyta. Jest cały biały. No i bardzo duży, bardzo jest taki puchaty, ponieważ ma długą tą sierść. I w tym filmiku to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bym wiedziała, że mam kontynuować filmiki z serii kolekcji The Dog. Do zobaczenia w kolejnych filmach.